Cześć, witam, dzień dobry. Silver Stacker z tej strony, kanał Srebro dla Zuchwałych, czyli Silver Stacking po polsku. Dużo mówi się na temat cen i popularności srebra pod postaci bulionu czy premium, zwłaszcza w tych ostatnich latach. A jak w tym czasie radził sobie i nadal radzi rynek srebra obiegowego? Czy tam jest jeszcze szansa na zakup jakiegoś tańszego srebra? Zapraszam na odcinek. Srebro obiegowe, zwane potocznie junk silver, to nic innego jak srebrne monety z całego świata, które w zdecydowanej większości nie są już w obiegu, a z różnych przyczyn nie leżą w kręgu zainteresowania numizmatyków. W związku z tym cena takich monet w dużym stopniu wynika z ilości kruszca w nich zawartego. Wcale to jednak nie oznacza, że każda z takich monet jest najtańszą formą srebra, którą możemy kupić. Niedawno dokonałem kilku zakupów takich właśnie monet obiegowych. Pierwszy z tych zakupów, monety USA, pokazywałem Wam w zeszłym miesiącu, a w drugiej części tego odcinka zobaczycie kolejny zakup monet, które naprawdę bardzo lubię. W głównej jednak mierze chciałbym dziś sprawdzić, czy nadal jest możliwy zakup monet obiegowych, które w przeliczeniu na czyste srebro wychodzą taniej niż typowa bulionówka. Zacznijmy od tego, że rynek srebrnych monet obiegowych jest przeogromny. Mamy sporą gamę monet z przeróżnych krajów, różnych okresów historycznych, a także różnych prób srebra. Tutaj jednak trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nie jest w naszym interesie finansowym przede wszystkim rywalizowanie o monety rzadkie, niskonakładowe, w bardzo dobrych stanach zachowania, czyli monet bardzo często pożądanych przez numizmatyków, którzy nieraz są gotowi płacić naprawdę duże sumy za takie właśnie monety. Ceny monet właśnie takich kolekcjonerskich nie są związane z ceną kruszcu i potrafią osiągać nieraz bardzo wysokie poziomy, więc nie są to monety, które nadają się do tańszego budowania staku srebra fizycznego. Nas najbardziej będą interesowały monety o dużych nakładach, w Stanach mniej więcej, z mniej lub bardziej widocznymi śladami bycia w obiegu, bądź po prostu monety, które nie są popularne czy chętnie kolekcjonowane. W ten sposób jest szansa, że cena monety zależeć będzie głównie od ilości srebra w niej zawartego, przynajmniej w teorii. Biorąc to wszystko pod uwagę, w naszym kręgu zainteresowania znajdują się więc srebrne monety obiegowe, głównie z XX wieku, ale czasami i z wcześniejszych lat, a także część monet okolicznościowych, a nawet i niektóre monety kolekcjonerskie, które nie trafiły w gusta kolekcjonerów, albo z powodu uszkodzeń, bądź też jakiegoś złego obchodzenia się z monetami, nie są to już okazy numizmatyczne. Era srebrnych monet w obiegu kończyła się dla poszczególnych krajów w różnych okresie. W dużej części były to albo lata międzywojenne lub już powojenne, właśnie nieco później, może 50. lata, 60., chociaż zdarzają się oczywiście wyjątki. Obecnie srebro najczęściej ogranicza się do niektórych monet właśnie tylko i wyłącznie okolicznościowych czy też kolekcjonerskich. Charakterystyczne dla takich monet jest to, że w większości przypadków mamy do czynienia z monetami, które nie były robione z czystego srebra. Pojedyncze wyjątki mogą nam się trafić w przypadku niektórych monet kolekcjonerskich czy też okolicznościowych jak najbardziej, ale w czasach, gdy pieniądze nie były tylko kawałkami papieru czy też jakimiś zwykłymi blaszkami, a faktycznie wykonywane były z metali szlachetnych i miały wartość samą w sobie, często korzystano ze stopów tych metali z innymi metalami, by po prostu przedłużyć żywotność i zapobiegać zbyt szybkiemu wycieraniu się monet. Tutaj zwłaszcza mam na myśli właśnie srebro. W przypadku srebrnych monet obiegowych często będziemy mieli do czynienia z monetami o próbie 925, 900, jak na przykład w przypadku monet z USA, monet 835, które były popularne w Europie, czy też 800, które znajdziemy choćby w Kanadzie. Ale zdarzają się oczywiście też mniejsze próby. Jak zapewne dobrze wiecie, próba 900 oznacza, że 90% monety wykonana jest ze srebra, a dla próby na przykład 720 mamy 72% wagi monety stanowi czyste srebro. Rozpiętość wagowa to kolejna cecha tego typu monet. Możemy nabywać monety bardzo drobne,
na przykład o wadze 2 gramów, tak jak w przypadku 10 centówek z USA, bądź też monety większe, tak jak to widać na stole. Tutaj są 25 centówki, 50, mamy tutaj, czy też monety bardziej zbliżone do nawet do 30 gramów czy więcej. Znając próbę i wagę monety, możemy bardzo prosto policzyć, ile czystego srebra jest w takiej monecie. To informacja, myślę, że oczywiście większość z Was doskonale zna, ale mówię to w ramach takiego wprowadzenia osób mniej zaznajomionych z tematyką srebra obiegowego i przy okazji też zachęcam te osoby do zapoznania się m.in. z filmem o złotych monetach obiegowych, do którego link znajdziecie w prawym narożniku, a także w opisie filmu. Polecam również kilka innych filmów, które były stworzone właśnie z myślą o początkujących stakerach. Ale wracając do tematu, dzięki tej różnorodności wagowej i zawartości czystego srebra w takich monetach mamy możliwość kupowania srebra fizycznego, dysponując nawet niewielkim kapitałem. A z uwagi na to, że srebro obiegowe to w dużej części jest rynek wtórny, nie mamy tutaj jakiegoś większego problemu z długim oczekiwaniem na przesyłki itd. Wybierając się na przykład na giełdę czy do antykwariatu, jest możliwość, by kupić tego typu monety oczywiście od ręki. Spora część tego rynku to także aukcje czy ogłoszenia forumowe w internecie. Co prawda, ostatnio pojawiają się także coraz częściej srebrne monety bulionowe o wagach takich jak pół czy ćwierć uncji, jednakże marża tych monet i odejście tej ceny monety od ceny spotu jest naprawdę znacznie większy niż w przypadku monet jednouncjowych, więc na dłuższą metę po prostu przepłacamy za takie srebro. Akurat w moim przypadku takim głównym powodem interesowania się srebrem obiegowym było i nadal jest kupowanie tańszego srebra właśnie od monet bulionowych, oczywiście po przeliczeniu na czyste srebro. Obecnie bulion wraca w rejony jakieś tam 20-20 paru procent powyżej spotu, tak jak to wyglądało choćby przed rokiem 2020, ale te kilka lat temu rynek srebra obiegowego wyglądał nieco inaczej i w mojej ocenie był wtedy bardziej atrakcyjny niż obecnie. Oczywiście nie jestem w stanie zrobić dzisiaj Wam jakiegoś pełnego przeglądu tego srebra obiegowego, które w naszej części globu można kupić, ale chciałbym właśnie się skupić na takich kilku najbardziej popularnych i często spotykanych na giełdach czy na aukcjach. Zacznijmy od polskich monet. Takim trzonem głównym to chyba i symbolem polskiego srebra obiegowego to jest taka oto mapka, czyli moneta okolicznościowa na 30 lat PRL-u z roku 1974. Myślę, że dobrze znana jest to próba 625. Moneta z takiego trio, że tak powiem. Czyli mapka, tutaj jest olimpiada, czyli moneta okolicznościowa z okazji Igrzysk Olimpijskich w Montrealu, czyli 2 lata później, 76. I tą trójkę uzupełnia, nie mam akurat, moneta zwycięstwa nad faszyzmem, czyli taka charakterystyczna moneta z dwoma żołnierzami. To już jest moneta o próbie 750. Taki typowy junk z okresu właśnie PRL-u. Można było parę lat temu kupić mniej więcej w rejonie spotu, bądź też kilka procent więcej. Obecnie jest to jakieś może 10-15% powyżej spotu, czyli troszkę mniej niż przy właśnie monetach bulionowych. Trzeba też pamiętać, że junk nie reaguje tak szybko na zmianę spotu, jak na przykład robią to monety nowe, czyli monety bulionowe czy monety premium. U dealerów można zauważyć, że gdy tylko spot się delikatnie zmieni, to zaraz ma to wpływ na większość monet, które oferują, i ta cena jest taka płynna i powiedzmy pseudo rzeczywista. W przypadku takiego rynku wtórnego i takich monet obiegowych, te ceny reagują troszeczkę później, więc jeśli nam się spot w piątek zmieni powiedzmy o 1% na srebrze, to nie oznacza, że każda z tych monet, którą gdzieś znajdziecie w sobotę czy w niedzielę na giełdzie, nagle podrożeje nam o jakieś kilkanaście czy kilkadziesiąt groszy. Ceny właśnie na tym rynku wtórnym są takie troszeczkę bardziej stabilne, gdzieś tam pozaokrąglane do pełnego złotego. I więc czasem może być tak, że ta mapka
Mimo że na przykład cały czas kosztuje 35 zł, to jest cena, którą widziałem nie tak dawno. I ona może być przy spocie 105 zł, czy też nawet przy spocie 108-109 zł. To wszystko zależy po prostu, jak rynek będzie reagował i jaki będzie popyt na taką monetę. Więc myślę, że trzeba być tutaj tego świadomym i po prostu pamiętajcie, jak to będę podawał, ile to jest ewentualnie procent powyżej spotu, że to jest w takim dużym zaokrągleniu i to się może troszeczkę różnić w zależności od tego, jaką mamy sytuację na kursach srebra. Jak mówiłem przed momentem, mamy jeszcze oczywiście monety z drugiej RP. Tutaj akurat są takie, myślę, że najczęściej spotykane gdzieś monety, gdzie można kupić jako troszeczkę srebro takie obiegowe, w takich bardziej obiegowych stanach. Tutaj są akurat egzemplarze zdecydowanie lepsze, więc dlatego są troszeczkę odłożone i ja ich nie traktuję tutaj jako część mojego staku tutaj typowego srebra. To jest troszeczkę tak odłożone. Takie monety jakiś czas temu udało mi się zdobyć, ale no i wiadomo też, że takie monety nie będą kosztowały tyle, co mapka. Zresztą te parę lat temu, gdy zaczynałem, te 5 lat temu, rok 16, 17, to już w tych czasach druga RP, czyli te monety, właśnie tak tutaj Polonia, czy może Piłsudski, to są takie, no powiedzmy, może monety z wyższymi nakładami, bo nie mówię tutaj o innych monetach z drugiej RP, gdzie to są typowo monety kolekcjonerskie. I nawet w jakichś tam bardziej opłakanych stanach to nie ma szans kupić je dość tanio. To właśnie tutaj tak tutaj Polonia, czy nazywana jako głowa kobiety, czy też Jadwiga, czasem takie nazwy się pojawiają, to nawet w takich gorszych stanach to już te ceny były powyżej 20%. Obecnie z tego, co widziałem, to jest to nawet i jakieś 60-70% powyżej spotu. To jest dwuzłotówka. Ją gdzieś widziałem w rejonach 20 zł, 5-złotówka to było jakieś 45-50 zł, więc ten narzut tutaj, ta marża powyżej spotu jest dość spora. Po prostu jest moda na drugą RP i być może te monety się po prostu troszeczkę jakby kończą w takim obiegu. Trudno mi powiedzieć. Też czasami też trzeba pamiętać, że przy tych monetach, zresztą nie tylko przy tych, przy kolejnych, które będę Wam pokazywał, to też można mówić o takiej jakiejś modzie, czy jakimś takim momencie, gdzie nagle wszyscy chcą takie monety mieć. I myślę, że to było z drugą RP i myślę, że tutaj ceny na tych monetach tak szybko się nie poprawią. Tu również bardzo fajna, jeszcze 10-złotówka. To on też pokaże. To nie jest jakiś tam stan pierwszy czy drugi, ale myślę, że naprawdę bardzo fajna, bardzo ładny egzemplarz. Dlatego po prostu nie mieszam tych monet z pozostałymi monetami, więc no i po prostu trzymam je osobno. W niskich cenach z polskich monet można było też kupić monety 10 i 20-złotowe, nasze kolekcjonerskie lustrzanki. Monety, oczywiście nie wszystkie, te, które albo nie trafiły w gusta kolekcjonerów, albo po prostu gdzieś ktoś się z nimi nieostrożnie obchodził, gdzieś złapało jakieś zabrudzenia, czy po prostu ktoś się gdzieś tam dotknął i że tak powiem, ta cała otoczka numizmatyczna prysnęła nagle z tych monet. Kiedyś można było naprawdę te monety dostać gdzieś w rejonie spotu, czy 10% powyżej spotu. Teraz gdzieś pojawiają się mniej więcej od czasu do czasu. Oczywiście nie wszystkie wydania, niektóre wydania gdzieś w rejonie 20%, może troszeczkę więcej. Więc no niestety taki los nieraz dotyka nasze monety kolekcjonerskie, 10-20 złotowe. Trzeba też pamiętać, że to też nie jest czyste srebro. To jest próba 925, więc jeśli byście kiedyś kupowali takie monety, to miejcie to na uwadze. Wracając do srebra obiegowego i naszej mapki, może znajdę trochę lepszy egzemplarz. Mimo że ten rynek srebra, tutaj mamy, tak jak mówiłem, dużą różnorodność, jeśli chodzi o wagi, i są to monety z jakąś tam drobną zawartością srebra czasami. W przypadku mapki waga 14,5 grama. Mamy tutaj próbę 625, czyli około 9 gramów czystego srebra. W przypadku już Kennedy'ego
gdzie to jest 12,5 grama, waga monety próba 900, więc o wiele większa. Mamy tutaj 11 gramów z jakimś drobnym hakiem, jeśli chodzi o srebro, ale mimo wszystko są to monety tutaj z taką średnią ilością, powiedzmy, w tym przypadku. I ogólnie trudno tutaj mówić, że jest jakaś tam opłacalność podrabiania tego typu monet, skoro powiedzmy mówimy jakieś 300, 40 czy 50 zł za takie monety. Jednakże w przypadku właśnie głównie tej monet z PRL-u i mapek zdarzały się podróbki i falsy takich monet, więc trzeba to mieć na uwadze, jeśli kupujemy te monety, i nauczyć się troszeczkę je rozróżniać. Część z tych falsów, jeśli chodzi o mapki czy inne monety z PRL-u, po prostu to były monety magnetyczne, więc zwykły magnes nam bardzo szybko wyłapuje taką podróbkę. Ale tak jak mówiłem, przy junku musimy też umieć to sobie wszystko ocenić i sprawdzić autentyczność. Waga, suwymiarka, wymiary to jest po pierwsze, ale możemy też oczywiście próbować wyłapywać drobne detale, które nie pasują na monetach. W przypadku mapek, to skoro już tu mówię, to podpowiem, że warto zwracać uwagę tutaj na te kropeczki, czy one są regularne. To samo jeśli chodzi o napisy, czy każda na przykład z tych liter z podwoja, na przykład P czy O, w każdym miejscu na monecie wygląda tak samo. Ale o rozpoznawaniu monet już żeśmy kiedyś mówili, więc nie będę się powtarzał. Ogólnie mało jest monet jakichś podrobionych, jeśli chodzi o monety obiegowe, ale akurat w przypadku mapek trzeba mieć szczególną tutaj ostrożność zachować i mieć to na względzie. Ok, przejdźmy może do innych krajów, już tak trochę na szybko, bo się myślę, że za bardzo rozgadałem, jeśli chodzi tutaj o te polskie monety, ale przy okazji chyba powiedziałem większość rzeczy, które chciałem powiedzieć. Więc tak na szybko, inne kraje. Francja, Belgia, tutaj między innymi to mamy oczywiście franki. Różne proby, najczęściej albo 680, albo 835. W tym przypadku to jest 5 franków z 60 roku, dobrze zauważyłem, tak, z 60 roku, próba 835, bardzo fajna monetka, bardzo też popularna, jest tego troszeczkę, wersje mniejsze, 1 franka, 2 franki również można dostawać, bardzo fajna, bardzo przyjemna monetka. To samo Belgia, podobne próby i podobna dostępność. Z innych 8, 3, 5 z tych prób mamy oczywiście włoskie liry, i tutaj też mamy miks, bo część z tych monet to są monety obiegowe, a część 500 to są monety okolicznościowe. Ale te same wymiary, ta sama próba, więc można to w sumie zbierać kompletami. Tutaj na lirach są. Jest fajny grawer na rancie zamiast ząbków, więc to też taka fajna ciekawostka, jeśli chodzi o tego typu monety. Z innych krajów mamy oczywiście jeszcze Szwajcarię. Bardzo fajne monetki, również do zbierania. Tutaj akurat są 2 franki, rok 1914 i 22 do roku 1967, jeśli dobrze pamiętam, były franki szwajcarskie w srebrze. I to jest również próba 835. Oczywiście tego typu monet jest więcej. To są jakieś troszeczkę starsze. Moneta najstarsza tutaj w tej części 1893 to jest 1 korona Austro-Węgry, jeśli dobrze pamiętam. I czegoś nie przekręciłem. Tu mam jeszcze 1 franka z 1917 roku, to też jeszcze była próba w tamtych czasach 835, czyli to jakiś taki fajny komplecik. Mam tego typu monet. Oprócz tego oczywiście też Australia, jest też Wielka Brytania. Monety o próbie 500, ale głównie to są monety powojenne już. Wcześniej tam była troszeczkę większa próba, jeśli dobrze pamiętam. Ale te monety były niskonakładowe, więc te ceny są zupełnie inne. To raczej nie są monety, które byśmy gdzieś tam celowali i próbowali szukać monet tańszych. Te wszystkie monety obecnie można
myślisz znaleźć gdzieś w rejonach właśnie 20 parę procent, w zależności od szczęścia. Więc tutaj również można zauważyć wzrost tej marży na tych monetach. I te monety są po prostu troszeczkę droższe, jeśli tutaj odnosimy się do spotu. Te parę lat temu można było faktycznie te monety kupić nieco taniej, ale o tym też powiem za moment, skąd tak według mnie, skąd to się wzięło. Na koniec zostało mi jeszcze oczywiście do pokazania super fajne, kochane, niesamowite monety z USA. Tu już pokazywałem Wam 10-centówki, to naprawdę sporą garść ćwierć dolarówek do roku 64. Już też było trochę filmów o USA, jeśli chodzi o monety obiegowe, więc nie chciałbym się tutaj powtarzać. Oczywiście Walking Liberty, bardzo fajna moneta. Kennedy z 64 roku. Kennedy jeszcze potem był w wersji z próbą 400, przepraszam. To są te wcześniejsze wydania, to są monety o próbie 900. Oprócz tego mamy jeszcze Barbery, troszeczkę gorsze stany, ale również można zaliczyć właśnie do takiego srebra obiegowego. Gdyby te monety były w lepszych stanach, to myślę, że nie można było ich tak jakoś łatwiej kupić w niższej cenie, tylko już niestety z tych lat, z początku lat, czy z końcówki bardziej XIX wieku, te monety kosztują znacznie więcej. Oprócz tego jeszcze mówiłem o modach ostatnio. Wiele, no przynajmniej mnie na pewno dopadła moda, jeśli chodzi o Morgany. Tutaj są Morgany w troszeczkę takich gorszych stanach, ale mimo tego, że takie są stany, to te ceny są troszeczkę wyższe dla Morganów. Mam kilka fajniejszych monet, jeśli chodzi o Morgany i bardziej już na takich, jeśli chodzi o budowanie kolekcji, to skupiałbym się na takich monetach, które mają tych detali o wiele więcej tu widocznych, czy są wręcz w stanach menniczych. I myślę, że takie Morgany to już jest zupełnie inny przedział, jeśli chodzi o ceny. Pozostałe srebro amerykańskie, to praktycznie od samego początku, jak zacząłem się interesować, to już to było mniej więcej gdzieś w rejonie 15-20% powyżej spotu. Obecnie to jest przynajmniej 30%. Walking Liberty to jest myślę, że o wiele też więcej. I te monety starsze, więc USA zawsze była gdzieś tam ceniona, zawsze gdzieś była w kręgu większego zainteresowania i po prostu te ceny na tych monetach były większe. I jeszcze zamykając tą prezentację, to są oczywiście jeszcze monety z Kanady, które bardzo lubię. To był mój drugi zakup, jeśli chodzi o junk silver w ogóle, gdy zacząłem, czy o srebro obiegowe, gdy zacząłem kupować. To są 25-centówki z reniferem, bo niektórzy na to mówią łoś, nie wiem czemu, renifer. Tu mamy 50-centówki, które też nieraz różnią się troszeczkę, jak to mówię, młodszą wersją królowej na tym, więc też czasami można sobie gdzieś takie troszeczkę inne odmiany na takich monetach srebra obiegowego sobie zbierać. Ja bardzo je lubię, bo to był mój w sumie drugi zakup srebra obiegowego w mojej tam karierze zbieracza tego typu monet. Wcześniej pierwszy zakup to też była duża partia tego srebra z USA, więc jestem fajny, jestem bardzo zadowolony z takiego zakupu. Ale mówiłem Wam, że ostatnio coś doszło i doszło coś troszeczkę na pograniczu, ale zanim o tym też jeszcze skończę, Kanada to jest mniej więcej też jakieś 20%, może troszeczkę więcej powyżej spotu i to jest próba 800. A z mojego ostatniego zakupu to poszło coś tak troszeczkę na pograniczu, jeśli chodzi o srebro obiegowe, bo są to tak zwane zestawy mennicze, które można nabyć zarówno dla monet kanadyjskich, jak i dla monet z USA. To są takie zestawy na dany rok, to jest rok 1965 i mamy tutaj komplet monet
prosto z mennicy w takim charakterystycznym woreczku z napisem, przepraszam, odwrócę z tej strony, jest chyba napis, nie wiem czy widzicie, Royal Canadian Mint. Na nim i mamy wszystkie monety obiegowe, które były w tym roku wydane, ale w wersji proof-like to są. Więc jak widać, można tutaj sobie takie monety fajne sprawić od czasu do czasu. Naprawdę fajny zestaw, udało mi się go dość tanio kupić, ale to bardziej szczęście. Oczywiście poza srebrnymi monetami, czyli 1 dolar, 50 centów, 25 centów, 10 centów, mamy jeszcze niklową 5-centówkę i 1 cent z brązu bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Także naprawdę bardzo fajna wersja lustrzana. W takim worku, myślę, że jako komplet lepiej to sobie radzi, chociaż prawdę mówiąc, trochę mi to nie pasuje, ale na pewno nie zamierzam tego ani rozcinać, ani jakoś inaczej to składować. Myślę, że w komplecie jest bardziej warta niż taka każda moneta pojedyncza. Tu jak widać, niestety tak te worki mają tendencję do przecierania się prawdopodobnie i od czasu do czasu być może coś tam zaczynają takie monety łapać, jakieś przebarwienie. Ale naprawdę bardzo fajny stan i bardzo fajnie, że te monety mam. To jest rok 1965. A poza tym jednym zestawem kupiłem jeszcze drugi i to jest również Kanada. Ale już zestaw na setną rocznicę Kanady. Tak, stulecie Kanady obchodzone w roku 1967 i dokładnie te same monety, które pokazałem przed chwilą, od 1 dolara do 1 centa, były wydawane z innymi wizerunkami. Mamy czyli taką typową tą gąskę. Jakiś czas temu wydawana była w wersji dwuuncjowej, jednakże stwierdziłem, że kiedyś kupię sobie gąskę, ale jeśli będę chciał sobie kupić, to raczej w wersji obiegowej i wreszcie mi się to udało. Te przetarcia to są tutaj na folii, więc to nie są skazy na monecie. Te monety naprawdę wyglądają bardzo fajnie. Mamy gąskę, mamy rysia tutaj na 25 centów, na 50 centówce mamy wilka, makrela, królik i gołąbek ponoć. Bardzo fajne monety. Poprzedni zestaw to była próba 800. Tutaj to ponoć też jest próba 800. Ponoć mówię dlatego, że wersja 10 i 25 centów w którymś momencie była robiona w próbie 500, a nie 800, więc różni się ona troszeczkę. Ale tak naprawdę bez zważenia tej monety, czy bez wyciągnięcia jej, nie da się poznać, która to jest wersja, więc próbowałem ważyć całość, porównować z poprzednią wersją i trudno tutaj było wyciągnąć jakiekolwiek wnioski z tego, więc ja zakładam, że to są 800. Oczywiście myślę, że jak z moim szczęściem, to na pewno kupiłem 800. Nie ma innej możliwości. A tak poważnie mówiąc, to był rok 1967, czyli praktycznie ostatni rok, gdzie taki komplet był wybijany w srebrze. W 68 było jeszcze 10 centów i 25 centów bite w srebrze o próbie 500, ale tylko przez część roku. Potem była już wersja magnetyczna niklowa, więc jakbyście kupowali rok 1968 kiedykolwiek, to zwróćcie uwagę i sprawdźcie magnesem, czy to nie jest czasem zwykła wersja, czy to na pewno jest wersja srebrna. Wracając do zakupu, bardzo fajny zakup. Tutaj też widać, że są takie drobne przebarwienia ze względu na to, że prawdopodobnie ten worek gdzieś tutaj był. Czy jest nadal gdzieś przetarte i gdzieś jakieś powietrze się do tego dostawało i moneta zaczęła łapać. Ale taki fajny, trochę czarny, trochę brązowy, tak taką patynkę, więc myślę, że fajnie to wygląda. Mi to nie przeszkadza absolutnie w tym przypadku. Tak jak mówiłem, razem to z takim komplecikiem w kopercie jest i myślę, że taki fajny zestaw. Gdzieś właśnie na pograniczu takiego typowego srebra, a i gdzieś tam być może jakiegoś srebra z jakąś tam premią. Trudno powiedzieć, może to będzie kiedyś. To
troszeczkę więcej warte. Chociaż próbowałem szukać nakłady i dane pokazują, że te monety były jakieś, nawet dla poszczególnego rocznika była dość spora różnica. Więc trudno mi powiedzieć, czy to jest nakład 200 tysięcy, czy 3 miliony, bo takie dwie różne wersje mi się pojawiły, ale to myślę, że to jest nieistotne, jeśli chodzi oczywiście o taką wersję proof-like'ową, czyli i taki zestaw menniczy. Tak jak mówiłem, jak pewnie zauważyliście również, jest trochę tych monet, jednakże dostępnych oczywiście na rynku, jednakże te marże są już bardziej w okolicach 20%. Te parę lat temu przy mniejszym zainteresowaniu srebra te marże były zupełnie inne na tego typu monetach i można było je naprawdę kupić w rejonie tam 5-10, max 15% powyżej spotu, więc było to na pewno taniej niż monety bulionowe. W tej chwili jest to mniej więcej podobnie, oczywiście zdarzają się na pewno wyjątki i jest od czasu do czasu jakaś tam okazja, by kupić troszeczkę taniej i korzystniej. Ale zawsze jest dość, ale myślę, że w większości przypadków część z tych monet, może poza USA tutaj, czy oczywiście drugą RP, co to pokazywałem, nie mówiłem ostatnio o Herkulesach, które myślę, że też jakaś tam moda się narodziła na te monety i są one bardziej popularne i gdzieś tam ta cena od razu zareagowała na tą popularność, więc trzeba mieć to na względzie, ale myślę, że jest takich sporo takich cichych monet srebrnych, z jakąś troszeczkę większą próbą, gdzie można to kupić również gdzieś nawet poniżej tych 20%. Jednakże w tym przypadku istotna jest, myślę, dostępność tych monet, tak? Bo praktycznie od 2 lat mamy monety bulionowe, mamy w jakichś tam cenach, było troszeczkę więcej, teraz jest troszeczkę mniej tej marży, mamy znowu około 20-20 parę procent na bulionie, ale dużym problemem jest dostępność monet bulionowych choćby nawet. Musimy gdzieś tam liczyć się z jakimś dłuższym oczekiwaniem, czasami dostajemy je szybciej, czasami musimy się czekać, musimy liczyć się z tym, że trzeba poczekać jakiś miesiąc czy dwa nawet, a tutaj w przypadku takich srebrnych monet mamy to praktycznie od ręki, więc myślę, że to jest duży plus, zwłaszcza dla osób, które gdzieś tam nagle się obudziły, czy nagle chcą zbierać srebro i zależy im na tym, żeby to srebro kupić jak najszybciej je mieć przy sobie. Więc dla nich na pewno ta dostępność będzie się bardziej liczyła niż dla osób, które już jakieś tam staki większe mają i mogą na przykład poczekać na te monety te parę tygodni. Więc tutaj na pewno to się będzie liczyło. Kwestia jest faktycznie tego, czy ustalamy sobie taki próg, że lepiej mieć na przykład jedną bulionówkę niż jedną uncję w którejś z tych monetach, czy w kilku monetach, czy w jednej. Myślę, że ja zawsze wychodziłem z takiego założenia, że jeśli kupuję srebro obiegowe, to kupuję je taniej niż bulion. Jeśli mam w podobnej cenie, to wybieram bulion. Ale myślę, że tutaj faktycznie w przypadku tej dostępności, no to trzeba by się było jeszcze raz nad tym zastanowić. I być może ta dostępność tutaj będzie przeważała mimo wszystko za srebrem obiegowym, żeby je po prostu wziąć i kupić. Inną taką sprawą, która wychodzi tu przy tych monetach, już poza tym wahaniem cen, o których mówiłem troszeczkę wcześniej i troszeczkę późniejszym reagowaniu na srebrze takim obiegowym niż na monetach u dealera, jest to, że właśnie część z tych monet zaczyna być modna. Tak jak USA kiedyś było modne, zresztą nadal jest modne, niedawno myślę, że coraz więcej zaczęły pojawiać się osoby czy pojawiały się aukcje właśnie z Morganami i też sporo osób nagle się tym zainteresowało, w tym oczywiście ja, więc myślę, że taka moda nagle na jakąś monetę przychodzi. Wspominałem właśnie o Herkulesach, które też od jakiegoś czasu są troszeczkę droższe i te monety po prostu kosztują więcej, ale też mają więcej tutaj chętnych na takie zakupy, więc w przyszłości, jeśli ta oczywiście mody i chęć zakupu takich monet się utrzyma, to być może właśnie tak jak nawet gdzieś w przypadku drugiej RP takie monety zaczną kosztować o wiele więcej i przestanie się liczyć tutaj wyłącznie kruszec w takich monetach. Innym argumentem troszeczkę przeciwko srebrze obiegowym była właśnie waga.
A dokładnie chodziło o to, że w monetach o wysokiej próbie to ta zawartość srebra jest duża, te 90-80%, ale już przy mniejszych monetach to mamy troszeczkę takiej zbędnej wagi na takiej monecie. Przy kilogramie mapek mamy raptem 625 gramów srebra, czyli no prawie 1/3 tej wagi, no to nie jest srebro. No i tutaj czasem jest to podawane właśnie za argument, że no tutaj niepotrzebnie się obciążamy i mamy dodatkową wagę, czy dodatkowy materiał tutaj do tego i objętość niepotrzebnie podnoszoną w ten sposób. Ale trzeba też wziąć pod uwagę to, że monety, które kupujemy na przykład premium, one również są w kapslach, też jest jakaś tam dodatkowa waga. Monety bulionowe już może trochę mniej, jeśli trzymamy je w tubach, ale też jakieś tam po prostu takie drobne, dodatkowe wagi zawsze do jakiejkolwiek monety dochodzą, więc to czasami nie jest argument, ale no, to po prostu o tym trzeba pamiętać, jeśli faktycznie chcemy pójść w wabank i wejść na fulla, jeśli chodzi o takie właśnie monety, to też trzeba mieć to pod uwagę, że to troszeczkę będzie ważyć więcej, jeśli będziemy schodzić niżej z tymi próbami. Ja najczęściej starałem się tutaj skupiać na monetach do próby 800, czyli USA, Kanada, część tutaj Europy. Troszeczkę jest mniej tego PRL-u, ale PRL jest naprawdę u nas bardzo popularny. Chodzi mi o monety, nie o PRL, broń Boże. Więc też warto mieć gdzieś trochę tego srebra, bo naprawdę można było swego czasu kupić je naprawdę bardzo tanio. I też właśnie pytanie, co się stanie, jeśli to srebro troszeczkę zejdzie z tych wyższych poziomów, czy po prostu ceny na srebrze obiegowym również spadną i te marże się troszeczkę zmniejszą, czy to już trzeba się nastawiać na to, że srebro obiegowe zawsze będzie mniej więcej w cenie bulionu. Trudno mi to sobie wyobrazić, myślę, że gdzieś jakaś korekta na pewno nastąpi, ale to jest znowu jakieś tam wróżenie z fusów, więc myślę, że nie ma sensu tego kontynuować. Każdy na pewno ma jakąś tam swoją opinię w tym temacie i jak najbardziej zachęcam do tego, żeby samemu sobie na takie pytanie odpowiedzieć. Jest jeszcze jedna fajna zaleta tego srebra. Po prostu to srebro możemy wziąć do ręki. Bez żadnego kapsla, bez niczego. I posłuchać chyba jednego z najbardziej przyjemnych dźwięków, jeśli chodzi o srebro. Myślę, że bardzo charakterystyczny i fajny dźwięk przy takich monetach. Może z przymrużeniem oka, ale to jest naprawdę bardzo fajna zaleta tutaj tego srebra, że po prostu możemy się takim srebrem pobawić i po choćby nawet posłuchać, jak fajnie brzęczy. I podsumowując dzisiejszy odcinek, zbieranie srebra pod taką właśnie postacią to jest z pewnością fajna zabawa, zwłaszcza jeśli ma się w duszy choć odrobinę z numizmatyka. Mimo, że nie są to okazy numizmatyczne, to możemy troszeczkę się pobawić w jakieś odmiany, zbieranie choćby nawet roczników, czy jakiegoś danego rodzaju monet srebrnych, które wpadł nam w oko i które lubimy. Oczywiście trzeba pamiętać, że ma to swoje wady, zalety, ale jak wiadomo, każdy do tego podchodzi indywidualnie. Z pewnością zakup srebra tego typu w niższej cenie nadal jest możliwy. Choć nie jest już tak łatwe, tak jak to było te parę lat temu, przed rokiem 2020 choćby nawet. Po prostu trzeba troszeczkę bardziej się postarać i szukać tych okazji. Pamiętać trzeba, jeśli mamy dostęp do jakichś giełd, które regularnie działają i które mają jakieś tam stanowiska z takimi monetami, to ta dostępność jest lepsza. Gorzej faktycznie, jeśli musimy te monety kupować gdzieś online, bo naprawdę zakup jakiejś takiej pojedynczej monety i doliczanie kosztów przesyłki to troszeczkę się mija z celem, więc po prostu trzeba się nastawić na to, żeby kupować troszeczkę większe ilości, a to nie zawsze jest łatwe i to nie zawsze jest możliwe, więc to jest niestety jeszcze jedna taka troszeczkę wada może czy może utrudnienie, nie wada, a utrudnienie tego typu przy zakupach tego typu monet.
Pamiętajcie oczywiście też, że przede wszystkim to jest tylko i wyłącznie moja opinia w tym temacie. Decyzja co do kupowania srebra pod jakąkolwiek postacią należy do Was, ale Was oczywiście zachęcam do komentowania i pisania, czy i jaki junk silver, czy jakie srebro obiegowe leży w Waszych zainteresowaniach oraz czy jego cena obecna Was satysfakcjonuje. Dajcie znać także, jak duży udział srebra obiegowego jest w Waszych stakach i czy wolicie go na przykład od nudnych, w cudzysłowie, monet bulionowych. Więc zachęcam jak najbardziej do dyskusji, zresztą jak zawsze, pod tym filmem. Jestem wdzięczny Wam również za każdą łapkę w górę pod filmem oraz za zostawienie subskrypcji, jeśli jesteście tutaj od niedawna. A na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam wszystkiego dobrego na święta wielkanocne, bo w tym okresie ten odcinek się pojawi. Wszystkiego dobrego, odpoczywajcie na święta i do usłyszenia już wkrótce w kolejnym odcinku Serwer dla Zuchwałych. Trzymajcie się, cześć.